Skazani na bluesa skazanym. Tak najkrócej opowiedzieć można historię niezwykłej ekspozycji, którą mogli oglądać osadzeni w zakładzie karnym w Sieradzu. Taką frajdę zorganizowali im pasjonaci z grupy motocyklowej Sieradz Skazani na bluesa. Motocykli było 11, od polskiej SHL-ki z lat 60. ubiegłego wieku do Kawasaki. Te maszyny są różne, ale wszystkie kojarzą się z wolnością. W moim pojęciu są dwie wolności, tak? Jestem, gdzie jestem, w zakładzie karnym. I motor, no to jest taka wolność, można powiedzieć, no każdy facet by chciał sobie wsiąść na ten motor, pojechać gdzieś, uwolnić się od wszystkiego, tak? Moim marzeniem zawsze były motory. Miałem, można powiedzieć, w sensie stare motory, jakieś tam WFM-ki, SHL-ki, które też tutaj są na wystawie. Marzeniem było coś zawsze większego, no ale niestety moim trochę to było nieosiągalnym. Ale jakaś pasja zawsze tam została, tak? I sentyment do tych motorów też jest, no. Zawsze coś fajnego jest, można popatrzeć, pooglądać, podotykać. Będąc tutaj w zakładzie karnym, jest to jakaś rozkosznia, no i można podziwiać maszyny, tak? Ktoś jak się interesował motocyklami, to dla niego jest bardzo dużą frajdą zobaczyć, mając możliwość tutaj zobaczyć, podejść, porównać, jakie są motocykle teraz. Interesowałem się, tak, no. Jeździłem, chociaż nie takimi maszynami, jak tutaj są, ale dla mnie to zawsze było wielką pasją mieć motocykl i możliwość jazdy na nim. Motor Krata 2012 to już trzecia edycja tej wystawy zorganizowanej w sieradzkim zakładzie karnym. Chcemy tutaj pokazać przede wszystkim pewną pasję, coś, czym człowiek może się zająć w trakcie wolnego czasu, coś, co może być pożytecznym sposobem na życie, na funkcjonowanie. Jest to wystawa sprzętu dość ciekawego, dlaczego nasi osadzeni to sami mężczyźni, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem. Jakie jest najważniejsze przesłanie tej wystawy? Żeby zintegrować naszą grupę motocyklową, żeby więźniowie widzieli, że można coś tworzyć, mieć swoje hobby i kochać to po prostu. Stalowe rumaki zachwycały więźniów przez tydzień, a w niedalekiej przyszłości o sensie walki i swoim życiu opowie im jeden z najbardziej znanych polskich bokserów.